Cześć, witam się z Tobą z Fuerteventury, z mojego domku na środku pustyni, na końcu drogi. Swoją drogą byłam kiedyś przekonana, że zamieszkam w jakimś wielkim mieście, jak na przykład Nowy Jork albo Warszawa, ale im więcej czasu spędzam właśnie w takich miejscach odosobnionych, z ciszą, gdzie w nocy jest ciemno, bo nie ma żadnych świateł latarni, to powoli przekonuję się, że kiedyś chyba zamieszkam w takim miejscu, ale nie wiem. Kiedy nagrywam ten film, jest 3 lutego, w związku z tym zakończyło się moje roślinne wyzwanie i chcę wprowadzić do diety trochę produktów odzwierzęcych, które lubię, czyli jakiś ser, będę też jadła ryby i owoce morza. Także dzisiaj zapraszam Cię na kolejny film z serii Co jem w ciągu dnia. Do mojej diety wracają na śniadanie kanapki z ulubionymi składnikami w ulubionych połączeniach i ugotuję na obiad coś ciekawego, a na kolację jeszcze nie wiem. Także zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Tak wygląda moje podwórko, mój nowy samochód. Strasznie, strasznie mi się tutaj podoba. Jest zupełnie inaczej niż na Teneryfie. Dopiero tam widać miasteczko w oddali, ale tutaj generalnie wygląda jak pustkowie. Joga zrobiona, kawa wypita. Trochę też popracowałam, przygotowywałam materiały na ostatnie spotkanie z moimi kursantkami z kompleksowego kursu odchudzania, które mamy jutro. Także zaczynam być trochę głodna, idziemy zrobić kanapki. Kanapki to jest naprawdę super sposób na pożywne śniadanie. Ja tutaj mam sporą ilość białka, dlatego że użyłam zarówno łososia i mozzarelli. W łososiu jest sporo kwasów tłuszczowych omega-3. Do tego mam całego pomidora, rukolę, cebulkę, także to jest super zbilansowany i pełnowartościowy posiłek. U mnie po śniadaniu zazwyczaj wpadają jakieś owoce. Tutaj mam kiwi i mandarynkę. Jest to naprawdę bardzo mała dawka kalorii. Spora ilość witamin, składników mineralnych, spora ilość błonnika, także warto do śniadania czy po jakimś wytrawnym posiłku zjeść sobie owoc na deser, bo w moim przypadku totalnie zaspokaja to ochotę na słodycze, no i dodaje objętości, dzięki temu te posiłki są bardziej sycące, a ja nie jestem głodna w ciągu dnia. Pogoda jest przepiękna i aż żałuję, że mam teraz tak dużo pracy i nie mogę z niej skorzystać, ale od poniedziałku wybieram się na urlop z prawdziwego zdarzenia, także trochę bardziej pokorzystam z Fuerteventury i mam zamiar dużo surfować. Tęskniłam trochę za owocami morza i na obiad dzisiaj zrobię sobie makaron z krewetkami i pokażę Wam, jak zrobić naprawdę fajny, wykwintny obiad w domu. Zaraz pokażę Wam składniki dzisiejszego obiadu, tylko proszę osoby wrażliwe o zamknięcie oczu, dlatego że do obiadu kupiłam surowe krewetki i domyślam się, że może nie każdy lubi taki widok. Bardzo lubię to w Hiszpanii, że można w każdym większym markecie kupić świeże owoce morza, także ja dzisiaj z tego korzystam i jeżeli nie chcesz patrzeć na surowe krewetki, no to zamknij na chwilę oczy. Bardzo lubię takie minimalistyczne dania, do których potrzeba właściwie kilka składników dobrej jakości i wtedy mamy coś smacznego. Mam tutaj dobrej jakości makaron, pomidorki koktajlowe, czosnek, białe wino, pietruszkę i krewetki. I właściwie tyle składników wystarczy, żeby ugotować fajny posiłek.
można żyć, tak można kończyć dzień pracy. Idę na spacer zrobić moje 10 tysięcy kroków, bo siedząc w domu miałam jakieś 1500, także idę. Tutaj jest moja chatka, a ja idę tutaj na spacer. Jest 6:30 i powoli zachodzi słońce. Są przepiękne kolory. Uwielbiam taką złotą godzinę. Idę powoli do mojego domku gotować jakąś kolację. Na kolację postaram się zrobić twarogowe placki. Nie ma tutaj ogólnie dostępu do twarogu, ale mam taki ser a la twaróg, więc spróbuję zrobić takie placki z mojego przepisu. Mam nadzieję, że się w miarę udają. Postaram się tutaj zrobić jakieś takie proporcje, żeby to w miarę wyszło, ale w opisie filmu dodam Wam przepis na moje ulubione placki twarogowe, które smakują genialnie, mają sporą ilość białka, a ja spróbuję coś wykombinować i zobaczę, co z tego wyjdzie. Wyszło naprawdę spoko, pomimo tego, że nie miałam twarogu. Co prawda zabrakło proszku do pieczenia i nie są takie puszyste, ale wyglądają całkiem nieźle. Mam nadzieję, że będą też dobrze smakować. No dobra, to już wszystko, co zjadłam w ciągu tego dnia. Za tydzień zapraszam Cię tutaj na kanał, dlatego że będzie film na temat jogi, o tym jak ja zaczęłam praktykę jogi, jak ta moja praktyka wygląda teraz, także opowiem trochę więcej na ten temat. A jeśli podobał Ci się ten film, to koniecznie zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy bardziej podobają Ci się takie vlogi fleksitariańskie, kiedy pokazuję przepisy z produktami zwierzęcymi, czy wolisz takie totalnie roślinne vlogi. Daj znać w komentarzu i widzimy się na kanale za tydzień w sobotę.